chcielibyśmy z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim wokalistom z Polski, z Ukrainy i wszystkim gościom, którzy w tym pięknym dniu uczestniczyli z nami w tym wielkim wydarzeniu. Drodzy Państwo, jak wspomnieliśmy na samym początku, ta nasza solidarność to nasze serce, to nasze piękno, dobro jest nasze wspólne. Kochani, solidarni z Ukrainą. Шановні пані та панове, хочемо від всього серця подякувати вам за те, що ви були гостями нашого концерту. Але найбільше хочеться подякувати тим, хто цей концерт зробив реальним, хто все для нас організував. Дякую від всього серця, що діти з України, і не тільки діти, але й дорослі, мали можливість тут представити українську культуру, представити українські традиції. І робити те саме, що вони завжди роблять вдома. Вони тренуються, вони співають, вони прославляють свою країну. Дякую кожному і кожній, хто до цього доклав свої зусилля. Ми справді є одним цілим. Ми та Республіка Польща є друзями. І є друзями не тільки зараз. Маю власний досвід співпраці з Республікою Польщею вже 8 років. Коли тільки почалася війна на Україні у 2014 році, одразу ми відчули, хто є для нас друзями, хто є не друзями. Велика подяка для всіх від України, від кожного українця, хто є тут і хто залишається зараз там, в нашій країні, де йде війна. Дякую. Od początku dzisiejszego koncertu są z nami wolontariusze Czerwonego Krzyża, do których udajemy się od samego początku i składamy dar serca dla Ukrainy. W ten sposób wspieramy Ukrainę, wspieramy tych, którzy zostali na Ukrainie, którzy czekają na naszą pomoc i również w tej ostatniej części naszego koncertu wolontariusze z puszkami będą czekali na tych, którzy jeszcze chcą złożyć dar dla Ukrainy. Dziękuję i zachęcam do wsparcia naszych przyjaciół z Ukrainy. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy ten ostatni blok koncertowy, chcemy szczególnie podziękować i zaprosić tutaj na scenę osoby, bez których ten koncert, to wszystko nie wyglądałoby tak, jak to wygląda ślicznie teraz. Bardzo serdecznie zapraszamy na scenę panią dyrektor Centrum Kultury Organizatora Głównego. Zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszamy panią dyrektor marketingu Zdrowisko Krynica Żygiestów S.A. panią Martę Adamczyk. Zapraszamy pana burmistrza Piotra Rybę. Serdecznie dziękujemy. Nie mnie te podziękowania, tylko moim pracownikom, bo to oni włożyli dużo serca, żeby przygotować ten koncert. Ja oddaję głos teraz panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować Centrum Kultury, Fundacji Bratnia Dusza, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi za wspaniały koncert. Dzisiaj prawdziwy maraton, ale było warto. Cel jest naprawdę szczytny, cel, który nas łączy. Także bardzo się cieszę, że Polacy, Ukraińcy w jednym szeregu wspomagają solidarnie Ukrainę do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no my tylko skromnie użyczyliśmy tego obiektu. Bardzo serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że to właśnie tu, na deskach tej sceny mogliśmy usłyszeć i na płycie tej pijalni mogliśmy wesprzeć również ten wspaniały, szczytny cel. W Krynicy mamy sporo osób, które uciekały przed tym, co się wydarzyło, ale mam nadzieję, że znalazły tutaj przynajmniej tymczasowy dom dzięki wielkiemu sercu wszystkich Państwa tu, tam, w terenie. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję organizatorom i życzę miłego koncertu. Сцену Даріну Красновецьку, 14 років. У 2018 році Дарина представляла Україну на конкурсі Євробачення.
Say no!
Такие люди, такие сотнями втонули.
tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.